Czy w bieliźniarce zajmujemy się tylko doborem biustonoszy? No nie. I o tym będzie dzisiejszy odcinek. Pokażę Wam trochę ujęć zza kulis ze szkolenia świadomości i profilaktyki raka piersi. Pamiętamy, mamy październik. Dobry, cześć kochana. Dzisiaj wybieram się do Łodzi na szkolenie dotyczące samobadania i profilaktyki raka piersi. Szkolić nas będą lekarze onkolodzy z Centrum Zdrowia Matki Polki. Zaprosiła mnie na to Fundacja Zdrowy Biust oraz marka Corin. Nadeszły burzowe chmury. Z Głubczyc do Łodzi mamy bagatela około 300 km, a warunki na drodze zmieniały się dynamicznie. Nadal mamy korek. Przyznam, że nie wiedziałam wcześniej, że Łódź jest miastem murali. Spójrz tylko, jaki piękny mural przywitał nas w Łodzi w hotelu, w którym się odbyło szkolenie. No i dojechałyśmy. Łódź, hotel Ines. Trafiłyśmy do uroczej restauracji Gęsi Puch. Polecam poliki wołowe, a sprawę trefnych kurek przemilczę. 3 godziny 40 minut i już na miejscu. Zdrowie. Po udanej kolacji miałyśmy misję specjalną. Odnalezienie parówki Patrycji dla mojej wnuczki Emilki. Bagatela, przeszłyśmy około 12 tysięcy kroków, ale parówka się odnalazła. Kolejny dzień, kolejne wyzwania. A tak naprawdę to szkolenie się zaczęło właśnie dzisiaj. Jest już ranek, idę na szkolenie. Dalszą część będę Wam relacjonować w ciągu dnia. Zawsze miło spotkać się z koleżanką po fachu. Pozdrawiam, Anetko. Miałyśmy do dyspozycji materiały szkoleniowe, a sama prezentacja była prowadzona przez lekarkę z Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi. Dużo ciekawych informacji i statystyk. Dziękuję pani doktor za rzeczowe podejście i dawkę wiedzy z pierwszej linii frontu. Po szkoleniu teoretycznym przeszliśmy do praktyki. Cudowną opcją było badanie palpacyjne uczestniczek szkolenia przez panią doktor. Jak widać po moim uśmiechu, nie wykryto u mnie żadnych zmian. Chociaż pamiętajcie, moje drogie, mammografia lub USG raz w roku to nasz obowiązek. Do dyspozycji miałyśmy różne fantomy, a w nich ukryte zostały psikusy do wybadania. Taki fantom będzie w bieliźniarce od wtorku 17 października. Zapraszam wówczas wszystkie panie do ćwiczeń na fantomie. Tutaj pani doktor pokazuje nam, jakie ruchy palców wykonywać podczas samobadania. Tu Wam wygodnie, ważne, żeby całość i dość mocno, tak? Żeby wykryć te wszystkie zmiany, które są też położone głębiej. Ale czy to ma być taki ruch? Taki właśnie odrywany? Czy to ma być coś takiego? Przesuwać sobie tak na dobrą sprawę. Nie mogę przesuwać. To ma być takie... Całość. Jedno miejsce przy drugim, nie omijać żadnego. Czyli wybrać sobie, czy ja to czułam, tak? Super. No a tu zobaczmy, to jest trzeci w takim razie. Raz, dwa i trzy. Pod sutkiem. Iście otrzymałam certyfikat szkoleniowy. Tu na zdjęciu z właścicielem firmy Corin, panem Mariuszem Hanczką i cudowną panią doktor Marią Skonieczną. Pozdrawiam Was cieplutka. A już na sam koniec mogłyśmy obejrzeć najnowszą kolekcję. Dajcie znać, co o niej sądzicie. Nadszedł czas powrotu. Wracamy zmęczone, ale zadowolone, naładowane pozytywną energią. Mamy mnóstwo różnych pomysłów w głowach, które będziemy na
pewno wdrażały stopniowo w naszej kochanej bieliźniarce. Do zobaczenia. Pa!